Sponsorem materiału jest Black Monk Games, polski wydawca gry fabularnej Brindlewood Bay. Pośród wszystkich papierowych gier RPG, pośród siedzenia nad stołem, wbijania wzroku w karty postaci, rzucania kostkami, słuchania narracji mistrza gry, pośród wszystkich mieczy plus jeden, epickich walk, podróży międzygwiezdnych, groźnych obcych z tego czy innego wymiaru, pośród pasjonatów złoli, orków, gości z mackami zamiast rąk i wielu, wielu innych, znalazła się osoba, która zadała sobie pewne egzystencjalne pytanie. A dlaczego nie emerytki rozwiązujące zagadkowe morderstwa nadmorskiego miasteczka w otoczce niewyjaśnialnej tajemnicy? Taka oto bowiem jest główna przesłanka gry fabularnej Brindlewood Bay. Ja jestem Refur, to jest kanał Narrator, ty natomiast zostań na chwilę i posłuchaj, zamierzam bowiem opowiedzieć o tym nietypowym, na pozór idyllicznym świecie, który kryje w sobie o wiele więcej tajemnic niż mogłoby się wydawać. Zacznijmy od samego początku. Brindlewood Bay to stosunkowo nowy tytuł na rynku gier fabularnych. Gra została stworzona w roku 2020 przez Jasona Cordowę, a wydana przez wydawnictwo The Gauntlet. W lipcu roku 2023 zaś pojawiła się na rynku polskim. Brindlewood Bay to RPG łączący horror z sielanką. W swoim założeniu czerpie inspiracje z klasyki powieści detektywistycznych, jak twórczość Agaty Christie czy Artura Conana Doyle'a, jednocześnie przyznając się do tego, że zamierzoną stylistyką gry jest ta seriali odkrywających lokalne tajemnice małych miasteczek, czyli takich tytułów jak Murder, She Wrote, Twin Peaks czy też Mroku twórczości Stephena Kinga, okraszając to wszystko charakterystycznymi wątkami głównych bohaterek, którymi są starsze panie, postacie graczek i graczy, podbieranych z przytulnych, tasiemcowatych seriali zeszłego wieku. Kim jestem, by oceniać dziwną fascynację starszymi ludźmi rozwiązującymi kryminalne sprawy? Nie wiem, ale jak tak słucham, to mnie samego nachodzi ochota nałożyć koloratkę i wsiąść na rower. Może ja sam coś rozwiążę. Żeby zrozumieć Brindlewood Bay, musimy przede wszystkim zacząć od przyjrzenia się samemu tytułowi. On bowiem jest tak naprawdę nazwą miejscowości, w której będą działy się przygody. Brindlewood Bay to małe, współczesne, nadmorskie miasteczko w Stanach Zjednoczonych, położone gdzieś u wybrzeży stanu Massachusetts. Dawna przystań wielorybnicza, która dziś swoim mieszkańcom oprócz spokoju od wielkomiejskiego zgiełku daje poczucie bezpieczeństwa, odrobinę wytchnienia w codzienności. Jest to również miejsce dla przyjezdnych, chcących wypocząć i artystów poszukujących inspiracji. Turyści znajdą tu głównie pensjonaty, małe restauracje, sklepiki z antykami i rękodzieło. Podczas gdy choćby polskie wydanie zawiera w sobie mapkę miasteczka, tak nie przeszkadza to w tym, żeby Brindlewood Bay stało się dokładnie tym, czego historia będzie potrzebować. Nieważne, czy będzie to kwiaciarnia, lokalna stacja radiowa, fabryka porcelanowej zastawy, zakład kaletnika, fragment kamienistej plaży, miejska biblioteka, okryta tajemnicą, zamknięta od zawsze latarnia morska, comiesięczny targ lokalnych rzemieślników czy park, pełen zaciemnionych alejek z dziwacznymi, kamiennymi fontannami przedstawiającymi greckich bogów. Brindlewood Bay może być wszystkim tym, co znamy z małomiasteczkowych opowieści, uroczym miejscem, gdzie czas płynie powoli. Co więc jest w nim takiego specjalnego? Ta idylliczna fasada jednak szybko opada, okazując miasteczko pełne tajemnic i mrocznych sekretów. Jak wszędzie, ludzie próbują ukryć swoje trupy w szafach, a spokój raz po raz zostaje zakłócony przez dziwne wydarzenia, czy to wielki świat upominający się o swoje, czy też wypadki, które odkryją to, co zakopane głęboko. To wszystko doprowadzi do makabrycznych morderstw, które gracze będą musieli rozwiązać. A skoro o osobach grających już mowa, w grze wcielamy się w rolę emerytowanych kobiet. Nieważne, czy będą to wdowy, babcie z odchowanymi wnukami, stare panny czy szalone kocie mamy. Starsze panie, które jesień swojego życia spędzają tak, jak sobie tego tylko zażyczą. A oprócz tego, że każda z nich ma swoje przytulne zajęcie, hobby, pasję czy aktywność, na którą wreszcie ma czas, takie wszystkie łączy jeden pierwiastek. Każdy sobotni wieczór od 10 lat pędzą one na drugie piętro księgarni Płomyczek, by wraz z przyjaciółkami wziąć udział w spotkaniu klubu książki Znawczyń Zbrodni. Znawczynie Zbrodni są psychowankami serii książek Tajemnic Złotej Korony autorstwa Robin Masterson, która to opisuje przygody i dolki starszych pań. Amandy Delacour, detektywki i podróżniczki. I idąc jej śladem, przyjaciółki również mają dryg do rozwiązywania lokalnych spraw kryminalnych. Założeniem Brindlewood Bay jest to, że grupa przyjaciółek, ku zgrozie lokalnej policji, ma już na koncie rozwiązanych kilka spraw lokalnych, głośnych przestępstw, więc gdy miastem wstrząśnie nowa tragedia, znawczynie zbrodni będą wiedziały, że bez ich pomocy policja sobie nie da rady. Starsze panie nie zdają sobie sprawy jednak z tego, że za wszystkim stoi mroczny spisek. Brindlewood Bay jako miasto nie jest bowiem takie zwykłe, za jakie mogłoby chcieć uchodzić.
Brindlewood Bay jako gra RPG zaś sięga sobą po dreszczyk, po nadnaturalnym rok horroru. Podczas gdy znawczynie będą eksplorować miejsca zbrodni, wkradać się do mieszkań ofiar, węszyć w miejscach pracy podejrzanych, czy zastanawiać się nad herbatą i ciasteczkami, czasem z oddali, czasem z cieni, będą przyglądać im się mroczne postaci. Wraz z tokiem śledztwa odkrywane będą kolejne warstwy mrocznej prawdy skrywanej przez miasteczko. Tutaj disclaimer. Jeśli jesteś potencjalną osobą grającą, zrób sobie tę przyjemność i nie rób spoilerów. Przewiń do tego momentu. Warto. Oto bowiem fala zbrodni, przed którą staną postacie, jest spowodowana działalnością mrocznego kultu, akuszerek odurzającej otchłani. Kultu śmierci, sięgającego w swym okultyzmie do tradycji greckiej mitologii. Kultyści i kultystki w swych helleńskich rytuałach chcą bowiem przyzwać stwory wprost ze świata podziemnego. Dzieci Persefony, chtoniczne monstra mające sprowadzić apokalipsę, a moc ta jest realnym zagrożeniem będącym na wyciągnięcie ręki kultu. I prawdopodobnie wszystko ma szansę się udać, gdyby nie te wstrętne emerytki. Mimo iż osobiście sam zawsze jestem najbardziej zainteresowany światem przedstawionym w grach, tak tutaj warto się na chwilę przyjrzeć samej mechanice. Oprócz unikalnej atmosfery i postaci, to co wyróżnia Brindlewood Bay to podejście do mechaniki. Mimo iż w dużej mierze opiera się ona o znane choćby z takich gier jak Kult czy Glina, PBTA, Powered by the Apocalypse, tak Brindlewood Bay rozszerza to wszystko, dając uczestnikom gry niesamowite narzędzie do tego, by opowiedzieć historię o kryminalnej tajemnicy, nie wymagając wielkiego doświadczenia. Oto bowiem najbardziej innowacyjną mechaniką Brindlewood jest właśnie ta rozwiązywania zagadki, gdzie nawet mistrz gry nie musi, a wręcz nie powinien znać jej rozwiązania. Gra oferuje niesamowitą możliwość tworzenia zagadki na bieżąco, gdzie interpretacja faktów i wskazówek zbrodni leży po stronie graczek i graczy. Poprzez specjalny ruch i wspólne teoretyzowanie, dochodzenie do konsensusu i rzut kością można zagadkę albo rozwiązać, albo jeszcze bardziej skomplikować. I to może wyjść naprawdę fajnie. Jak nie wierzycie, to obejrzyjcie sobie miniserię na kanale Karczmarza. O tutaj, polecam. Brindlewood Bay nie jest typowym RPG-iem, ale dla tych, którzy będą chcieli go wykorzystać jako pudełko z narzędziami, odpłaci się solidnym zestawem kluczy i śrubokrętów. Ten system pozwala osobom grającym na odkrywanie intrygujących zagadek, analizę dowodów, przepytywanie świadków i tworzenie spójnych teorii, które pomogą w rozwiązaniu sprawy. I właśnie tak wygląda życie babć detektywek w Brindlewood Bay. Podsumowując, Brindlewood Bay to gra fabularna, która doskonale łączy kryminalne i okultystyczne zagadki z niekonwencjonalnymi bohaterkami. Przypadnie do gustu wszystkim tym, którzy lubią serialowe klimaty detektywistycznych wyzwań, którzy jednocześnie pozwalają sobie na odrobinę szalonej wariacji w poszukiwaniu tego, co z głębin. To tyle na dzisiaj. Jeśli się podobało i jeszcze tego nie zrobiliście, zapraszam do zostawienia łapki w górę lub subskrypcji, lub obu naraz. Natomiast zapraszam również na moje social media, na Twitcha, na Facebook, na Instagrama oraz na Patronite, który pozwala się rozwijać kanałowi. Linki znajdziecie w opisie. Zostawiam was z pytaniem, o jakim innym świecie z RPG-ów chcielibyście usłyszeć na moim kanale? Widzimy się w sekcji komentarzy. Do usłyszenia. Cześć.